Kochane, czas kwarantanny, siedzimy w domu, a do głowy przychodzą nam najróżniejsze pomysły. Co by tu zrobić, żeby jak już wyjdziemy, zdejmiemy maski i pokażemy się znowu światu, wyglądać piękniej, młodziej i atrakcyjniej? Są trzy rodzaje pomysłów: dobre, złe i głupie. Złe i głupie często chodzą ze sobą w parze. Nagrywam ten filmik ku przestrodze. Nie wiem, czy wiecie, ale w medycynie estetycznej też mamy odpowiednik wirusa. Atakuje mózg i objawia się nienaturalnie wypchanymi wargami. Ustami, jak kto woli. Walczę z nim jak tylko mogę, odradzając moim pacjentkom tego rodzaju upiększenia. Kiedy widzisz piękne, pełne i ponętne usta, na przykład takie, bądź takie, albo takie, myślisz sobie, też bym takie chciała. To jest dobry pomysł. Kiedy widzisz takie usta, albo takie, i myślisz sobie, że też byś takie chciała, to oczywiście twoja sprawa i twój wybór. Niektórzy nawet takie usta również nazywają naturalnymi, bo faktycznie podobne kształty również występują w naturze. Zobaczmy. No właśnie. Tak więc, kochane panie oraz panowie, jeśli zgadzacie się ze mną, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie lub po prostu przyjdźcie do mojego gabinetu na bezpłatną konsultację, oczywiście kiedy to już wszystko będzie możliwe. I pamiętajmy, że medycyna estetyczna powinna być estetyczna. Zapraszam, Klaudia Kardas.